Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w sobotni, bądź po prostu w jakiś świąteczny dzień. Tak jak obiecałam, dzisiaj długi filmik, nie wiem czy będzie miał 20, 40, 60 minut, czy może nawet i więcej. Wymyśliłam, żeby był taki długi filmik, możecie sobie spokojnie teraz odstawić mnie gdzieś z boku, wziąć się za makijaż, lepienie pierogów, sprzątanie, co tam chcecie, nie musicie tutaj patrzeć w ekran, bo nie będzie żadnych, nie wiem, nic nie będę pokazywać, będzie cały film moja twarz i moje gadanie. Po prostu to jest taki vlog z dzisiejszego dnia. Będziecie mi towarzyszyć w kilku czynnościach pewno, które będę wykonywać, ale ja będę odpowiadać na pytania z drugiej części Q&A. Pytania zadawałyście mi na Instagramie, na którego serdecznie zapraszam. Tylko tak tytułem wstępu chciałam was bardzo serdecznie przeprosić. Obiecałam wam, że w drugi dzień świąt rano pojawi się taki specjalny filmik. Nie zdążyłam go jednak zmontować, zajął mi dużo więcej pracy niż planowałam i pierwotnie uznałam, dobra, dokończę to w święta, potem sobie myślę, nie, chcę święta spędzić z rodziną, chcę też odpocząć, naładować baterie, po prostu wyluzować, więc mam nadzieję, że ten film pojawi się w środę albo w czwartek po prostu po świętach, ale no mówię, w święta nie oczekujcie, że tam się coś u mnie na kanale pojawi, to tak tylko tytułem wyjaśnienia i maleńkich przeprosin, ale myślę, że każdy to dobrze zrozumie, więc zaczynamy, żeby nie przedłużać, bo to i tak będzie długi film, z pytaniami. Pierwsze pytanie, jak podchodzisz do doradzania tobie, obojętnie w jakiej kwestii? Chodzi mi raczej o Wicki niż na przykład o mamę. No i tutaj jest temat ciekawy, ponieważ powiem wprost, ja traktuję was, moje Wicki, jak tak naprawdę 17 tysięcy teściowych. No i tak jak jest z teściowymi, tak też jest z widzami. Są takie teściowe Wicki, z którymi pewnie mogłabym iść nawet na imprezę, szaleć, gadać całymi dniami, po prostu być super ekstra koleżankami. A są też takie, które za każdym razem po prostu wbijają jakąś szpilkę i tak dalej, i tak dalej. Które jakby sam widok już powoduje, że o. No i tutaj też jest tak z radami. Są rady, w ogóle uważam, że rady trzeba umieć też dawać i naprawdę można komuś coś poradzić, nawet jeżeli ktoś tej rady nie chce, ale wyrazić to w tak miły i kulturalny sposób, że człowiek jest jakby zadowolony z tego, że ktoś po prostu nam coś poradził, a są też rady, które po prostu są włażeniem w butach do kogoś życia i wtedy, kiedy człowiek sobie wcale nie życzy tych porad. I nie zależy tutaj, czy mówimy o YouTubie, czy po prostu o zwykłym życiu. No i takie rady mnie osobiście trochę irytują. No i chyba najlepiej tutaj prym wiedzie sprawa z fotelikiem Antka. Wiele z was ma taki wizerunek mojej osoby, że wszystko sprawdzam, każda prawie decyzja jest jakoś w jakimś stopniu przemyślana. Wszystko, co dla Antka, to jest takie, wiecie, najbezpieczniejsze i w ogóle. I macie na pewno w tym rację. I wielu osobom jakby bardzo, i wiele osób razi to, że Antek jeździ przodem do kierunku jazdy. Ja już nie będę poruszać setny raz, dlaczego jeździ. No jeździ i trzeba to zaakceptować. I jak kupimy nowy fotelik w nowym roku, to też będzie jechał pewnie przodem do kierunku jazdy, bo tak. I jest tutaj szereg dlaczego i dlaczego jeździ za kierowcą. Ale na przykład wiele dostałam porad i tu chyba najbardziej widzę różnicę, bo można powiedzieć, nie myślałaś, żeby wozić Antka tyłem do kierunku jazdy, bo tak jest ponoć bezpieczniej. No i ja mogę wtedy odpisać, nie, nie myślałam, wolę go wozić przodem i jest jakby okej. A na przykład ostatnio chyba w Mikołaja było taki komentarz, że no w ramach Mikołaja tutaj ci radzę, daję ci prezent, wożenie tyłem za pasażerem to jest w ogóle najbezpieczniejsze, nie ma za co. No i ja jakby się trochę, wiecie, nie na, że podirytowałam i wielce to przeżywałam, tylko odpisałam tej osobie, że no dzięki serdeczne, ale nie rozpakuję tego prezentu, no bo no, nie mam zamiaru korzystać z tej rady, no bo dalej będę go wozić przodem. I tam się rozpętała jakaś wielka dyskusja, że ta osoba tylko mi radzi, ja powinnam podziękować za taką radę i no to tak nie działa, słuchajcie, nawet w życiu codziennym, jeżeli nie wiem, pytam koleżankę o poradę, co kupić, nie wiem, komuś na prezent, czy o jakąkolwiek radę, proszę, to moim zdaniem to jest z kultury wynika, że powinnam podziękować, ale jeżeli ktoś mi wchodzi z butami w życie, radząc mi coś, to
mogę chyba powiedzieć wprost, że nie, sorry, nie skorzystam z tej rady, bo jej nie chcę. Także nawet jeżeli ktoś mi coś radzi, bo widzi, bo wy widzicie wiele rzeczy w filmach, które dla mnie są codziennością i to czasami jest taka pierdoła w stylu, nie wiem, wiesz, że tam na przykład korzystasz z jakiejś zabawki, a możesz to zrobić tak, a tak i ona wtedy robi to i to, to mam na zasadzie, wow, fajnie, że to ktoś wychwycił, fajnie, że ktoś mi to poradził, ale... Są takie tematy i są też takie osoby, które jakby radzą z takiej od razu wyższej, wiecie, och, ja teraz napiszę poradę, poświęcę kawałek swojego czasu, napiszę ci poradę, klękaj i dziękuj, że to zrobiłem i to mnie irytuje. Już chyba na to uodporniłam, ale widzę, że jakby dalej jest ten problem, że ja powinnam po prostu siadać i dziękować i no zwykle z tego się po prostu potem robią jakieś mini dramy i ja po prostu ucinam temat i ja się już w tym temacie potem nie odzywam. I kolejne pytanie, czy ty lub twój mąż macie rodzeństwo? Ja jestem jedynaczką, ale mój mąż ma rodzeństwo i to ma dużo rodzeństwa, więc jest taki, wiecie, duża dysproporcja, na przykład na ślubie dla mnie bliska rodzina to też były jakieś tam, wiecie, ciocie, a dla mojego męża bliska rodzina no to po prostu jego rodzeństwo z ich rodzinami to już jest chyba... znacznie więcej rodziny niż moja dalsza rodzina. Ale to jest super moim zdaniem, bo to też wprowadza dużo różnorodności. Czy żałowałaś, że coś zrobiłaś lub nie w czasie macierzyństwa? Teraz zrobiłabyś inaczej? Chyba uważam, że za dużo stresu i nerwu kosztowało mnie zastanawianie się, co po roczku Antka, kiedy kończy mi się urlop macierzyński. Teraz z perspektywy czasu uważam, że za dużo nerwów, stresów, nieprzespanych nocy po prostu mi to przysporzyło. Powinnam tak naprawdę dać sobie jakiś termin, nie wiem, tygodnia, usiąść, podsumować za, przeciw, posłuchać trochę intuicji i podjąć tą decyzję. Uważam, że podjęłam bardzo dobrą decyzję, która gdzieś we mnie siedziała i za długo dojrzewała i na pewno za bardzo się rzuciła, tak wiecie, to nie jest tak, że takie rzeczy przychodzą bez echa. Ja się za bardzo stresowałam, zdarzało mi się nawet i płakać, że już nie wiem co robić. To się rzucało potem po prostu na inne sytuacje, jak się pojawiło tylko jakieś spięcie czy zdenerwowanie, no to po prostu byłam bardziej rozdrażniona w tym czasie i zajęło mi to na pewno dużo więcej czasu niż powinno i zabrało dużo radości po prostu z bycia mamą. Takiego małego szkraba. Co twój mąż na prowadzenie kanału? Nie mówi, że na przykład wolałabyś, żebyś ten czas poświęciła Antkowi. No to dokładnie tak samo mogłabym stanąć o 7 rano w drzwiach i powiedzieć mojemu mężowi, czy... co on na to, że co ja na to, że on chodzi do pracy, czy nie wolałabym, żeby ten czas poświęcił Antkowi. Dla mnie kanał to po pierwsze jest duża pasja i chyba widzicie z jaką radością go prowadzę, jak dużo wkładu ostatnio daję w prowadzenie jego, w takie szczegóły. Czasami się irytuje, że nie może ze mną na przykład wieczorem porozmawiać, bo chodzę w słuchawkach, ja zaś słuchasz tą muzykę, zaś na ten YouTube. No to się zdarza, ale to tak samo się zdarza w drugą stronę. Tak samo ja czasami mówię, znowu na tym komputerze siedzisz, nie mógłbyś ze mną obejrzeć filmu, znowu pracujesz po godzinach. Myślę, że to każdy, w każdej pracy prawie... Mój mąż pracuje akurat w korporacji, więc no, on przynosi w jakimś stopniu też pracę do domu, a moja praca jest trochę rozlazła, bo na przykład teraz Antek śpi, więc oczywiście mogłabym coś porobić do domu, a zajmuję się nagrywaniem filmu, ale jak mój mąż wróci, to ja go będę pewnie montować gdzieś wieczorem, więc no zdarzają się takie sytuacje. Nigdy nie miał takiego wątu, że wiecie, powinnam się zająć Antkiem, bo też umiem to zbalansować. Wiem, kiedy moje dziecko potrzebuje mnie i wtedy nie nagrywam. No nie ma tak, że nie wiem, Antek tu stoi z, nie wiem, zasikaną pieluchą, a ja nagrywam. Myślę, że po prostu sam widzi, że to jakoś idzie. Ten YouTube się tak naprawdę wplódł w nasze życie. Był taki moment, kiedy kanał zaczął się bardziej rozwijać i tego YouTube'a było coraz więcej w naszym życiu. Że nawet moja rodzina, nie wiem, gdzieś jechaliśmy i na początku był taki problem, o, musisz to nagrywać, a teraz się przyzwyczaili, a nawet do tego stopnia, że jak się mi zdarza gdzieś jechać i nie wezmę kamery, bo wiele rzeczy jest takich, że wiecie, nie ma tutaj uwiecznionych na YouTubie, no to zdarza się, ej, czemu nie wzięłaś kamery, mogłabyś to nagrywać, więc na przykład moi rodzice też teraz na to patrzą trochę tak, jak dla nich to jest taki... No nie widzą się z Antkiem tak często, bo co tam, nie wiem, 2-3 tygodnie. No to jest dla nich taki czasami, jak teraz vlogmas, takie małe okienko, że mogą popatrzeć, jak wnuk się rozwija, co tam u nas.
No i też mój mąż, nawet jeżeli by się denerwował, no to widzi też stan naszego konta, tak kolokwialnie mówiąc, więc no wie, że gdyby nie YouTube, to pewnie nie spędzałabym czasu z Antkiem, tylko Antek byłby cały dzień w żłobku, a przy mojej wcześniejszej pracy musiałby być w tym żłobku około 9 godzin, więc tak naprawdę no to jest jakiś koszt alternatywny. Myślę, że no fajnie by było mieć miliony i zajmować się tylko dzieckiem, ale też coś robić trzeba, a cieszę się bardzo i on się na pewno z tego cieszy, że robię coś, co lubię, coś, co sprawia mi przyjemność, coś, w czym chcę się rozwijać, a nie, że wiecie, ma żonę, która przychodzi i mówi: o Jezus Maria, och, jeszcze muszę pracować. Wiadomo, że zdarzają się takie dni, że coś tam mam takiego, o, jeszcze muszę coś tam zrobić, ale mam nadzieję, że jest po prostu, ale myślę, że jest po prostu szczęśliwy, że ma szczęśliwą żonę, bo muszę powiedzieć, że tak, jeżeli chodzi o moją pracę, o to, co teraz się zajmuję, to jestem szczęśliwa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie tylko lepiej. Jak Antoś podchodzi do technologii, komórka, laptop, widzisz przecież, że często masz w ręce telefon bądź aparat, to nie chce się tym bawić. I tak, jeżeli chodzi o telefon, to tu jest problem. Widzi często i widzi często też, że ja coś fotografuję i próbuje mnie teraz naśladować. Widzę, że czasami próbuje się tym bawić, że włącza. Widzę, że czasami próbuje włączyć aparat i coś tam próbuje, tak jak mama, bawi się po prostu w mamę i próbuje coś fotografować. Jeżeli chodzi o aparat, to wie, że nie może go dotykać. I czasami po prostu mówi, bo on już mówi: aparat, aparat, mama, mama, aparat, więc wie, że go nie może dotknąć. Z komórką jest gorzej, bo komórka czasami bierze i gdzieś tam czmycha i ja czasami, powiem wam szczerze, nawet nie wychwyciłam parę razy, że gdzieś mi tą komórkę złapał i pobiegł gdzieś z nią i najczęściej wtedy wchodzi na tę kartę emergency, na której mam telefon, mam tam zapisane, jakie leki biorę, telefon do męża i telefon do mojej mamy i o ile do taty czasami nie dzwoni, ale do babci się często zdarza, że dzwoni. I moja mama wtedy z nim rozmawia. Myślę, że w dzisiejszych czasach w ogóle technologia to jest już coś innego niż na przykład w moim dzieciństwie. Chociaż i tak nie w takim stopniu jak na przykład różnica między moimi rodzicami, kiedy mnie wychowywali. Bo myśmy mieli szybko telefon i komputer w domu, ale to były nowinki dla moich rodziców. A dla mnie coś nowego, co mają rodzice. Na komputerze, wiecie, jakby no nie miałam zabawek komputera, zabawkowej komórki, no bo wtedy to była taka nowość jeszcze dla dorosłych, że jeszcze nie wpadli na to, żeby to miały dzieci. Więc to jest troszeczkę inaczej, więc mi się to pojawiło, jak ja byłam dzieckiem, nie wiem, miałam 5, 6, 7 lat, to to dopiero wchodziło, było nowością dla moich rodziców i dla mnie też nowością. Dla mnie te sprzęty są już codziennością. Moje dziecko się już urodziło w momencie, kiedy był telefon. Śmialiśmy się, że dźwięk WhatsAppa to ono już zna z okresu bycia w brzuchu. Dla niego to jest normalne, że włącza, nie wiem, Pepe z tam tabletu, że mama ma telefon, że babcia dzwoni przez telefon. To nie jest jakaś wielka nowość, dla niego to nie jest. Wiecie, my jeszcze jesteśmy w stanie podchodzić, że ojej, kupiłam nowy telefon. Dla niego to jest po prostu już telefon i on już od pierwszych dni życia jest z tą technologią. Technologia też, nie wiem, pomagała mu tak naprawdę w dojściu do zdrowia, kiedy był w inkubatorze. No to już są, wiecie, inne metody i myślę, że to jest po prostu świat, który go otacza i ja na przykład nie chcę go, nie wciskam mu na siłę, nie ma tak, że te sprzęty leżą. No mówię, telefon mi się zdarzy czasami gdzieś zostawić i on go gdzieś tam porwie, ale tablet leży u nas schowany do laptopa. Czasami siada Antek na kolanach, jak ja montuję film i chwilę patrzy, co ja robię, szczególnie jak on jest na ekranie, to się cieszy, ale staram się jakby, żeby to nie była taka zabawka dla niego, tylko, ale to jest. Nie bawię się w ukrywanie takich sprzętów, że to nie jest, nie wiem, to jest dla dorosłych i tego nie ma dla dzieci, bo zdaję sobie z tego sprawę, że tak naprawdę to też jest przyszłość i jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie w takiej przyszłości on będzie żył i obsługa takich sprzętów będzie po prostu czymś, co no jest obowiązkowe. Obsługa jakichś tam programów Open Office, oczywiście, że go nie uczę teraz, ale obsługa wielu programów, o których pewno nawet teraz nie myślimy, ale w przyszłości pewnie wyjdą, będą jakby podstawowymi atrybutami, o których już nie będziemy pisać w CV. Także tak, odpowiadając na pytanie, chcę się tym bawić, nie wszystkim, bo nie wszystkim, nie wie, że na przykład aparatem nie może. Jezu, chyba bym padła, gdybym zobaczyła, że się bawi moim aparatem.
Jaka różnica wieku powinna być Twoim zdaniem między dziećmi? Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak idealna różnica między dziećmi. Tak samo jak myślę, że nie ma idealnego wieku na zostanie rodzicem. Dzieciństwo z rodzeństwem z mniejszą różnicą wieku, a z większą będzie po prostu innym dzieciństwem. Nie mówię gorszym, nie mówię lepszym, po prostu innym. Tak samo jak zostanie mamą do 20 roku, do 25, po 30, po 40. Nie jest lepszym bądź gorszym macierzyństwem, ale po prostu innym. Jeżeli dzieci są bliżej siebie, myślę, że to jest po prostu dzieciństwo bardziej koleżeńskie. Im większa ta odległość, tym bardziej na przykład starsze dziecko uczy opiekuńczości, daje dziecku młodszemu więcej bezpieczeństwa. To wtedy to starsze dziecko daje więcej wzorów temu młodszemu. Każde moim zdaniem ma swoje plusy i minusy. Tak naprawdę to od rodziców zależy i nie nam to oceniać. Dobra, i ostatnie pytanie w tej jakby wejściu, bo czuję, że już mi zasycha w gardle, czas się zająć też innymi rzeczami, ale ten film będzie dalej trwał. Czy kiedykolwiek zdenerwowałaś się na Antka, straciłaś cierpliwość na niego i na przykład podniosłaś głos? Czy może cały czas jesteś oazą spokoju w stosunku do syna, tak jak widzimy to w filmach? Jeśli tak, to jak to robisz, kobieto? Bardzo mnie rozbawiło, to jest chyba najbardziej w ogóle polubiony komentarz. I tak, nie podniosłam nigdy głosu, nie krzyknęłam nigdy na Antka, tak żeby krzyknąć. Nie wiem, ze złości, że mnie wyprowadził z jakiejś cierpliwości, bo zdaję sobie z tego sprawę, że on naprawdę nie ma na to wpływu. I raczej kieruje to moje jakieś podirytowanie na to, jak odciąć go od bodźca, który powoduje to, że on jest, nie wiem, zły, czy na przykład w jakimś stopniu irytujący dla mnie. No bo jeżeli na przykład chcę jakąś zabawkę i tak naprawdę jęczę, je chcę, no to jest, mogę na niego nakrzyczeć, że nie, ale mogę też jakby odwrócić w jakimś stopniu jego uwagę, wytłumaczyć mu, że tego nie można i zacząć robić coś innego, więc bardziej staram się w tą stronę, ale zdaję sobie z tego sprawę, że wy znacie mnie, chociaż i tak kiedyś przeczytałam, że ktoś nie może mnie oglądać, bo mam bardzo oschły ton do Antka, bo mówię do niego bardzo często takim tonem, jak do was teraz mówię. Czasami zdarza mi się taki mieć głos typowy dla dziecka, myślę, że każdy rodzic to ma, czyli takie ciumciu, 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 tak kochanie, wieszamy, tak, i to jest bardzo często taki głos spokojny, trochę bardziej słodki dla Antka, ale bardzo często do niego mówię, jeżeli to nie oczekuję od niego, nie wiem, czegoś cudownego, po prostu, nie wiem, mówię, masz, jedz, to jest normalne, nie uważam, żebym musiała mówić, kochanie, proszę, to jest śniadanko. No, jestem w stanie rano zaspana powiedzieć, no proszę, to jest śniadanie, proszę zjedz. I nie uważam za to za brak oznaki czułości i miłości. I mam też ton głosu, który świadczy o tym, że czegoś naprawdę nie wolno. Albo coś mi się bardzo nie podoba, co Antek robi. I gdybyście to usłyszały, myślę, że spora część z was uznałaby, że to jest krzyk. Bo jest to ton bardzo zdecydowany, bardzo szybki. No nie umiem teraz tego tak pokazać, wiecie, na filmie udać tego, ale w momencie, kiedy ja mówię teraz, mówię spokojnie, w miarę te słowa są, mam nadzieję, że zrozumiałe, trochę nazwijmy to rozlazłe, bo wyraźniej staram się je mówić, to w momencie, kiedy coś mi się nie podoba, mówię bardzo stanowczym tonem, nie Antek, nie wolno, zostaw to, to są bardzo krótkie komunikaty, bardzo takie konkretne. Antek zna ten głos, Antek zna już to nie, bo czasami jak coś na przykład próbuje gmerać w dekoderze i wystarczy, że powiem nie, to on już wie, to jest inne nie niż takie nie, kochanie, czegoś tam nie zrobimy, to nie, kiedy czegoś nie wolno, bądź robi coś, czego nie powinien, coś, co mi nie odpowiada, jest bardzo zdecydowane i zdaję sobie z tego sprawę, że dla niektórych, kto mnie jeszcze zna tylko z takich słodziutkich i w ogóle filmów i nie ogląda wszystkich filmów, tym bardziej, że czasami mi się zdarza tak mówić, ale potem to wycinam, bo właśnie nie mam ochoty potem czytać, a bo krzyczysz na dziecko, to nie jest krzyk. Krzyk to jest dla mnie też jak, nie wiem, nerwy by mnie ponosiły i naprawdę bym krzyknęła. Krzyknąć, ja potrafię krzyczeć, naprawdę. Z moim mężem porozmawiajcie, to wtedy zrozumiecie tą różnicę. No, więc nie, nie krzyczę na niego z jakiejś, żeby stracić cierpliwość. Nie, nie straciłam nigdy cierpliwości, ale zdarzyło mi się tak, że na przykład Antek wpadał w jakąś mini histerię, to zostawiałam go w pokoju i ja wychodziłam na zasadzie, dobra, spoko, nic się nie stało, oddech i wracamy do sytuacji
bo on nie jest naprawdę niczemu winny, on jest jeszcze za mały, żeby wiele rzeczy zrozumieć i on też musi sobie nauczyć radzić z emocjami. A jak wiele razy Wam mówiłam, dla mnie nie ma ograniczeń, nie jest tak, że dziecko musi być zawsze cudownie szczęśliwe i radosne. Też trzeba go nauczyć, że może czasami być smutny, zły, zdenerwowany, mama może go czymś podirytować i trzeba po prostu nauczyć też dziecko mówić o emocjach. Dobra, więc ja się zbieram teraz dalej, ale zaraz do Was wracam. Dobra, ja się tu biorę za robienie naleśników, bo dzisiaj jest akcja czyszczenia lodówki i już jest od paru dni u nas akcja czyszczenia lodówki przed świętami, co by może ją nawet rozmrozić, ale nie, chyba aż tak daleko nie będę szła, bo nie chce mi się grzebać w tym, co jest w zamrażarce, ale z wszystkich różnych rzeczy, jajek i tak dalej robię naleśniki, więc tak, ze zwykłej, znaczy mieszanka zwykłej mąki i jaglanej, bo akurat też mi się kończyła, więc czyśćmy już wszystkie szafki. I kolejne pytanie, i tutaj w ogóle jest bardzo dużo pytań odnośnie takiego wcześniejszego macierzyństwa, usypiania, rozszerzania diety i kurczę, dlatego ja właśnie przestałam prowadzić tę całą serię miesiąc po miesiącu życia dziecka, bo tak naprawdę, no naprawdę, każde dziecko jest inne i to jakby jeszcze bardziej mnie utwierdza, że to był dobry ruch, bo tu jest pytanie, czy miałaś problem z wprowadzeniem Antosiowi grudek? A później kawałeczków pokarmu, jakieś porody na początek. Mój synek je papki, ma 9 miesięcy i nie ma zębów jeszcze. Próbowałam podać grudki, ale od razu ma odruch wymiotny. No u nas tego problemu nie było, ale u nas zęby wyrosły. Jak Antek miał chyba 4,5 miesiąca, to już miał 4 zęby. I jemu bardzo szybko wyrosły zęby i on już ma... Ostatnio liczyłam, czy on już ma 4, czy jemu już 5 ostatnio wyrosły. No ale on ma całą szczękę zębów, więc jakby to był... Tu u nas nie było jakby pod tym względem jakiegoś problemu. I u nas się pojawił problem z tym, że potem Antek nie chciał jeść naszego jedzenia przez nas zrobionego, tylko chciał, jak wiecie, jeść tylko i wyłącznie słoiczki, ale nie miałam problemów i tutaj też było pytanie odnośnie mięsa, kiedy wprowadzałam i ja tak wprowadzałam, jak było, no niestety, na słoiczkach, czyli jak tam chyba się pojawił 6. miesiąc. Jakoś tak, chociaż ja zaczęłam wprowadzać, w sensie ja dodawałam sobie ten miesiąc, bo ja zaczęłam, nie dawałam od 4. miesiąca tych słoiczków, one chyba tam już są nawet od 4. I powolutku rozszerzałam. Jeżeli chodzi o to, jak teraz jemy mięso, no to jest z tym problem, bo jak wiecie, ja zrezygnowałam z jedzenia mięsa, jem mięsa bardzo mało. I właściwie cała moja rodzina przez to nie je mięsa, no bo ja tutaj głównie gotuję. Ostatnio zdarzyło się parę razy kurczaka, bardzo dużo ryb ostatnio jemy, co widzicie we vlogmasie. Teraz myślę, że może raz w tygodniu tak się zdarzy, że je mięso. Kupujemy mu też dobrej jakości wędliny, więc to jest jakiś może, nazwijmy, mały substytut, ale nie je za dużo mięsa, ale lubi. U babci, u dziadka zawsze je też mięso, więc może to tam trochę zawyża średnią. I jak kupuję już kurczaka, bo zwykle kurczaka, jak już mam inne mięso, to nie za bardzo. Chociaż może po świętach zrobię mu jeszcze kotlety mielone. To staram się kupować trochę więcej mięsa, robić taką porcję, żeby Antek miał na następny dzień, jak już mam robić to mięso. Jeżeli chodzi o nowy rok, to chcę nad tym popracować, chciałabym, żeby Antek jadł troszeczkę więcej mięsa, a ja znowu chcę chłopakom gotować więcej mięsa, a sama zastanawiam się nad skorzystaniem po prostu z cateringu boksów jedzeniowych i po prostu zamówienia sobie jakiegoś tam. Widziałam na przykład takie zestawy wege i fish, więc wtedy by mi to pasowało, bo był o co jakiś czas ryba, a akurat ryby jem. Niby ten standardowy z mięsem też by mógł być, nie wiem, to jest trochę bardziej rozlazłe Q&A, ale to miał być Q&A i vlog, więc mogę sobie odjeżdżać tematami. Ale zastanawiam się nad takim rozwiązaniem, żeby właśnie dla siebie zamówić catering pudełkowy. Bo Antek z jednej strony je to co my, ale je w innych czasami porach, w innych dawkach i nie zawsze dokładnie je to co my. A na przykład teraz jak on idzie spać, to ja już zaczynam się brać za obiad, jeszcze mam inne rzeczy i czasami tak naprawdę ja bym chętnie zjadła obiad, jak on śpi, a nie chce mi się potem gotować, czasami dwa razy jemu potem podgrzewać, wolę takie dawać mu zaraz na świeżo zrobione. Więc gdzieś tam mam w głowie, czy może nie spróbować, no i też jakby wagowo też, no a czemu by nie, wiecie, ja wychodzę z założenia, że w życiu można wielu rzeczy spróbować, więc nie wykluczam, że od stycznia u mnie się pojawi jakiś catering dietetyczny, znaczy już mam wybrany jeden, ale nie wiem, czy skusić się, czy przełamać się do wege plus ryby, czy przełamać się
do tego, żeby spróbować diety bezglutenowej, ale niestety dieta bezglutenowa wiąże się z tym, że oni tam dodają mięso. Ja wiecie, to nie jest tak, że ja nie jem mięsa ze względów jakichś ideologicznych, ale no jakoś nie przepadam za bardzo za mięsem. Więc się zastanawiam, bo przeglądam po prostu na razie ich menu. Dzisiaj na przykład, wczoraj było ok, bo był falafel, to spoko, ale dzisiaj jest pieczeń i ja bym pieczeń nie zjadła. Skąd bierzesz inspirację do zabaw z małym? Głównie z internetu albo z jakichś blogów, wpisów, ale też bardzo obserwuję, czym Antek akurat aktualnie się interesuje, jakby próbuję dostosowywać zabawki do aktualnego poziomu jego zainteresowania, czyli jak na przykład jest faza na... teraz mamy na Play-Doh, więc staram się jak najwięcej czasu wygospodarować, żebyśmy się tym bawili. Wcześniej... w ogóle zasłonił, że mam cały ekran tą. Wcześniej dużo jeździliśmy na przykład samochodami. Nie mam takiego czegoś, że o Jezu, musimy dzisiaj odbyć jeszcze zabawę, nie wiem, musimy potańczyć. Staram się po prostu dostosować zabawę do jego humorów, ale bardzo dużo książek czytamy, no to wiecie. Ale dużo też staram się teraz, to jest nasze postanowienie na grudzień i staramy się bardzo mocno nad tym pracować, żeby Antek jak najwięcej bawił się sam, bo mieliśmy z tym dość duży problem. Znaczy nawet nie chodzi, że się bawił sam, bo on się sam umiał bawić, ale żeby bawił się sam i nie musielibyśmy na to patrzeć. Kolejne pytanie jest dość ciekawe. Jak sobie radzisz z macierzyństwem? Nie przerosło cię to wszystko? Dość ogólne pytanie, tak powiem. Nie przerosło mnie macierzyństwo. Myślę, że będąc w ciąży jakoś nabrałam bardzo zdrowego podejścia do tego, czego oczekuję od macierzyństwa, z czym to się je i tak dalej, i tak naprawdę swoją pracą i swoim nastawieniem i tym, że mam jakieś założone cele, wiem do czego dążę, wiem jak chcę, żeby wyglądało moje macierzyństwo i ono tak wygląda, więc jestem z niego zadowolona. Oczywiście są dni lepsze i gorsze, są takie dni, w których wiecie, myślę, kurde, oddałabym go do żłobka na cały dzień, poszła do pracy i byłoby lepiej, a za chwilę sobie myślę, nie byłoby lepiej, bo wtedy by się zdarzyło to, to i to. No są dni, no chyba każdy tak ma lepsze i gorsze, ale jestem bardzo zadowolona, w macierzyństwie odnalazłam... No nie powiem, że odnalazłam siebie i tak dalej, bo kiedyś też Antek urośnie i pójdzie w świat i to nie chodzi o to, że wtedy, nie wiem, zabraknie cząstki mnie i ja się wtedy nie będę mogła odnaleźć, ale w macierzyństwie odnalazłam bardzo dużo pokładów na swoje możliwości. Myślę, że przed byciem mamą tak bardzo w siebie nie wierzyłam, jak wierzę teraz. Wiem, że teraz naprawdę mogę wszystko i on jest dla mnie super ekstra motywatorem, jeżeli czegoś mi się nie chce, to wiem, że robiąc to, tak naprawdę pokazuje też jemu, że wszystko się da. Kolejne pytanie, czy Antek płacze w żłobku? W żłobku nie płacze. Pierwszy raz bardzo płakał, bo on jak dużo płacze, to się robi taki kartofel, więc z twarzy. Więc wtedy jak go odebraliśmy, to był taki biedny, opuchnięty pierwszy raz. Teraz nie do końca jest zadowolony, jak tam jedzie. W sensie nie, jak mówimy mu, że idzie do żłobka, to zwykle jest zadowolony, szczególnie jak na przykład bywa, że był chory, to chce tam iść. Jak puszczamy mu czasami piosenkę, bo jedna piosenka, nie umiem się jej nauczyć, jest nagrana w żłobku przez panią, że ta pani z przedszkola siedzi, to się cieszy i jakby widzę, że jest zadowolony, że lubi tą panią i się cieszy, macha do niej tam do ekranu i tak dalej, ale jak jedziemy tą drogą, to jest zawsze niepewne, czy jedziemy do przedszkola, a do żłobka, a jak mój mąż go odwozi i skręca w taką uliczkę, do którą się skręca, to Antek już wtedy zaczyna protestować, że on nie chce jechać do żłobka i nie za bardzo jest zadowolony, jak go tam odprowadzamy. Jak ja go ostatnio odprowadzałam i jechałam z nim wózkiem i go wyciągnęłam z wózka, to dopiero tam na miejscu się zorientował, gdzie jest. No i jakby mama nie chciał za bardzo iść, ale ponoć bardzo szybko się uspokaja i jak panie mówią, bo na początku nie były za bardzo przekonane do tego pomysłu, żeby on chodził tylko w niektóre dni i no było widać, że wolałyby, żeby chodził codziennie i mówiły, że to chyba nie sprawdzi się. Jest też taka tablica ocen dziecka i najpierw byłam przeciwna tej tablicy, teraz uważam, że jest to dobre narzędzie dla rodziców, bo możemy na tej tablicy zobaczyć tak naprawdę, szczególnie jak tam są dzieci, które są codziennie, czy faktycznie jest dramat, czy nie, no bo tam jest zaznaczone, czy dziecko płakało, czy dziecko chętnie się, czy było niegrzeczne, czy było smutne, czy się bawiło z innymi, czy chętnie uczestniczyło w zabawach, czy było pogodne, radosne i w ogóle było super ekstra. No i na początku mówię, co w ogóle, jak będzie dziecko płakać codziennie, to bym chyba pękało mi serce, widząc to na tej tablicy.
tablicy, ale widzę, że to pomaga też innym rodzicom w żłobku, bo na przykład jak zaprowadzają pierwszy raz i 5 pierwszych dni to spłacze, potem widzą, że dziecko tak naprawdę jest uśmiechnięte, ale zdarzy się jakiś smutny dzień, to ten smutny dzień jakby w tej całej skali miesiąca nie przeważa i ja jestem zadowolona, bo tak naprawdę widzę, że to jest naprawdę surowo wypełniane i Antek za każdym razem ma ten pełny uśmieszek, czyli że jest zadowolony i chętnie uczestniczy w zabawach i panie też mówią, że tak jak już się potem tańczą czy coś, to on bardzo chętnie we wszystkim uczestniczy, że się ładnie bawi i że już potem nie płacze, bardzo ładnie śpi. Też nam to dało dużo w momencie, kiedy powiedzieliśmy paniom w żłobku, i to wam zachęcam, o różnych dziwnych przypadłościach dzieci. Jak wiecie, Antek nienawidzi mieć brudnych rąk i myśmy im tego nie powiedzieli. Nie wiem dlaczego, no nasz błąd. I potem zobaczyłam, że oni robili jakieś prace plastyczne i odbijali ręce. I pierwsza moja myśl, Jezu, jak on musiał tam płakać. I powiedziałam to, że on po prostu nie lubi mieć brudnych rąk, brudnych ubranek i dajemy więcej ubranek i pani powiedziała, że faktycznie to jest jakby, ma sens, że od razu wiedzą, że no bo one nie wiedzą tak naprawdę, dlaczego dziecko płacze, nie? Jak nie znają go tak bardzo dobrze. No a takie małe sugestie też są dla nich ważne, bo wiedzą, że od razu, aha, no to dziecko na przykład odbije tą rączkę, ale chce, żeby ją od razu mu przetrzeć i jest o wiele spokojniejszy i radośniejszy, więc... tak, myślę, że przy tym żłobku, mówiłam wam na początku, że zastanawialiśmy się, czy będzie chodzić do żłobka, czy nie. Wydaje mi się, że przy tym jednak zostaniemy. Jest pytanie też o to, czy Antek przesypia całe noce. Tak, Antek przesypia całe noce, ja o tym nagram zupełnie osobny film, o tym jak go tego nauczyliśmy, więc zostawię wam go po prostu na dole. Jest też pytanie, co myślisz, kiedy dziecko powinno mieć swój pokój, zostać jakby wyniesionym z sypialni rodziców. I to tak samo jak z tym rodzeństwem, myślę, że tu nie ma jednej odpowiedzi, że na przykład och, do drugiego roku życia ono koniecznie musi spać osobno. Myślę, że to jest naprawdę zależne od każdego domu i najważniejsze, żeby robić to wedle siebie, że jeżeli czujecie, że nie wiem, przeszkadza wam to dziecko w pokoju, nie wiem, wpływa na wasze życie, to może warto nad tym popracować. Gdybym wiedziała, bo pierwotnie, może część z was na pewno to wie, że myśmy mieli się w grudniu w ogóle przeprowadzać do innego mieszkania, już było wybrane i tak dalej, ale nagle uznaliśmy, że chcemy mieć jeszcze większe mieszkanie. To jest historia bardzo długa. Po prostu pomyliłam mieszkanie przeglądając mieszkania i ustawienie mieszkania. Mieliśmy już wybrane dane mieszkanie, a ja klikłam sobie na mieszkanie obok i nagle zobaczyłam układ życia i uznałam, że super ekstra, bo bym miała teraz pokój i do siebie dla nagrywania, w razie czego do drugiego dziecka. Nie jestem w stanie na chwilę obecną zdecydować, czy chcę mieć więcej dzieci, czy nie. Wtedy jakoś zapaliła się we mnie lampka, że chyba lepiej z tym poczekać, bo nie chcę się, wiecie, wkopać, o, ktoś wstał już, nie chcę się wkopać w kredyt na całe życie i potem, wiecie, nie mieć na wakacje, bo mamy jakiś wielki kredyt i ledwo wiązać koniec z końcem, więc uznaliśmy, że mamy mieszkanie, więc mamy gdzie mieszkać i przynajmniej na rok do trzech dajemy sobie czas na to, żeby po prostu zarobić na większe mieszkanie, jeszcze większe niż tamto, co znaleźliśmy. I gdybym wpadła na to wcześniej, gdybym o tym wcześniej pomyślała, to dużo wcześniej byśmy zrobili ten remont i Antek mógłby mieć dużo wcześniej ten pokój, bo myślę, że Antek by mógł mieć 3 miesiące i mógłby mieć swój pokój zupełnie. On się nie budził w nocy, nie potrzebował nas, więc to było tak naprawdę dla nas tylko ułatwienie, że rano wstawał i był w tym pokoju. Myślę, że on nawet sobie nie uświadamiał tego, że my śpimy obok, ale są dzieci, które się budzą często w nocy, sprawdzają, czy są rodzice i mogą tak nawet spać i będzie wygodniej rodzicom, nawet i do 5 roku życia, więc tak naprawdę to myślę, że to jest kolejna rzecz, którą każdy powinien podjąć wedle własnego sumienia. W ogóle życie według własnego sumienia i własnego spokoju to jakby podstawa, podstawa spokojnego domu. Jest takie pytanie, co sądzisz o nastoletnich mamach i ono się pojawia bardzo często. Bardzo dużo młodych dziewczyn pisze do mnie, żebym powiedziała, co sądzę, co myślę. I dla mnie, nie powiem szczerze, smucą takie pytania pod tym względem, że uważam, że o nastoletnich mamach nie ma co myśleć, sądzić i tak dalej. Trzeba je po prostu wspierać. No, zdarzają się takie sytuacje i myślę, że najgorsze, co może być, to, nie wiem, piętnowanie takiej... Myślę, że ta mama i tak ma już tyle problemów na głowie, że jeszcze do tego jej wszystkiego nasze zdanie. W sensie, to jest jej życie i jeżeli
chcemy cokolwiek myśleć albo sądzić i mamy kogoś takiego w otoczeniu, to możemy pomyśleć, w czym możemy jej pomóc, a nie myśleć, co, czy ona sobie zepsuła życie, czy nie zepsuła, czy dobrze postąpiła, czy niedobrze. Tego nie powinniśmy robić, powinniśmy pomyśleć, czy ona nie potrzebuje naszej pomocy, a nie myśleć o jej, nie osądzać jej. To jest moje zdanie i zawsze mnie to rusza, bo podejrzewam, że takie pytania zadają właśnie osoby, które są młodymi mamami i nawet kiedyś pisałam z jedną mamą, która teraz jest już mamą dwójki dzieci, ale pierwszy raz została, jak miała 17 lat, aż mnie wzrusza, bo pamiętam, jak z nią rozmawiałam i mówiła, że myślała, żeby się wyprowadzić, że nawet z wózkiem się wstydziła wyjść na zewnątrz, że teraz jakby docenia to, jak jest starszą mamą drugiego dziecka, a tak naprawdę czuję, że była złą mamą dla pierwszego dziecka, bo się po prostu wstydziła tego i no mi się głos załamuje, bo macierzyństwo to jest naprawdę coś trudnego i trzeba po prostu takim osobom pomagać, a nie jeszcze jakimiś debilnymi osądami po prostu powodować, że to jest jeszcze dla nich jeszcze bardziej trudne. Co najbardziej lubi jeść Antoś? Chyba wszystko, oprócz brokuła. Brokuła nie lubi. No, nie ma opcji, żeby go zmusić do zjedzenia brokuła. No są parę rzeczy, że on nie zje. No i czasami się zdarzy, że problem Łatka jest taki, że na przykład jednego dnia potrafi zjeść 5 rzodkiewek, bo uwielbia rzodkiewki, a drugiego dnia w ogóle tego nie tknie, ale ja mu na to pozwalam. Więc jakby akceptuję to, że może mnie nie mieć ona coś danego dnia ochoty. Jak reagujesz na ataki złości Antka, jeżeli takie ma? Mam nadzieję, że z głową reaguje, ale też nie pozwalam mu rządzić w takim momencie. No zdaję sobie z tego sprawę, że może być zły, więc czasami jak wiem, że och, jest zły, bo nie wiem, mama zabrała mu zabawkę, to siadam z nim, przytulam go i mówię mu, wiem, że jesteś teraz zły, bo schowaliśmy zabawkę, ale tak, a tak. I też było pytanie, bo już czytałam sobie wcześniej te pytania, więc zaraz się powtórzy i ona się bardzo pokrywa. Czy atak Antek ma ataki złości takie, że nie wiem, rzuca się na podłogę albo rzucił się w sklepie na podłogę, a jeżeli się nie rzucił, to co bym zrobiła? I czy bym nie martwiła się, co pomyślą tam ludzie obok? Szczerze, mam głęboko w tyłku, co pomyślą ludzie obok, jak moje dziecko się rzuci na podłogę w sklepie. Po prostu pewno stanę i będę na niego patrzeć i poczekam, aż się podniesie, albo go po prostu wezmę i wyjdę z tego sklepu. I tak nie dostanie tego, co chciał. Nie ma opcji, żebym kupiła dziecku coś, bo chcę, bo się rzuciło na podłogę. W domu czasami mu się zdarzy zrobić taką aferę, bo kiedyś to wam nagrywałam nawet, że czegoś nie chciał i się położył i leży. No, no to niech leży i on zerka potem co chwilę, czy my patrzymy i czy coś z tym zrobimy i za chwilę orientuje się, że tą drogą nic nie osiągnie, wstaje i obrażony gdzieś tam sobie idzie i za chwilę mu mija, no bo orientuje się, że ani foch, ani leżenie nie pomaga. Więc nie wpadam w jakąś, nie wiem, histerię, że on się zdenerwował. No ma do tego prawo, a nie wie, jak to wyrazić, więc jak ustosunkujesz się do tego, co dziadkowie mają do powiedzenia na temat wychowania dziecka? Delikatnie mówisz im, co powinni, a czego nie powinni robić z twoim dzieckiem. Ha, nie wiem, czy tak delikatnie, tutaj pewnie trzeba byłoby spytać moich rodziców. Pewnie czasami się nawet wspieramy. Jeżeli moja mama to ogląda, to pewnie widzę już uśmiech na jej twarzy, jaki powoduje temat karmienia Antka. To jest chyba największy problem ostatnich czasów. Już jest zażegnany, ale dziadkowie Antka widzą go rzadko, więc dla nich jest jeszcze małym bobaskiem czasami i go chcą karmić, co mnie doprowadzało do szału, bo Antek u nas je wszystko, a dziadkowie by chcieli dawać, bo się pobrudzi, bo taki malutki i tak dalej, i tak dalej. Ale moi rodzice są niesamowicie mądrymi ludźmi, do których da się przemówić i do pewnie 90% dziadków da się przemówić po prostu argumentami. Zamiast powiedzieć nie karm go, to wytłumaczyłam, że w momencie, kiedy u nich jest na weekend i oni go karmią, to on potem w poniedziałek nie chce nic zjeść sam w domu, bo uważa, że teraz już nie musi, bo już go dziadkowie karmili. Czasami się nie zgadzamy w niektórych rzeczach, ale ja też jestem w stanie wysłuchać argumentu, ja nie jestem wszechwiedząca i czasami wysłucham argumentów dziadków, bo nie chcą jakby... nie chcą na pewno zaszkodzić mojemu dziecku. Ja też wychodzę z założenia i ja teraz wiem, że mogę się uprzykrzyć wielu z was, ale pytacie mnie o moje zdanie, więc się nim podzielę. Moim zdaniem instytucja dziadków jest też trochę do rozpieszczania wnucząt i ja na to moim rodzicom w 100% pozwalam. Niech sobie rozpieszczają trochę wnuka, od tego są dziadkowie.
zawsze relacja dziadków z wnukami jest inna niż rodzica, w sensie inna jest relacja między mną a moimi rodzicami, inaczej pewnie zachowywali się do mnie jak byłam mała, inaczej rozpieszczają wnuka, tym bardziej, że nie widzę go za często, więc mają takie prawo i on ma u nich się prawo czuć jak mały książę i niech tak będzie. Ale często dostaję takie pytania, na przykład co mam zrobić, bo na przykład nie zgadzam się zupełnie z wychowaniem mojej teściowej, a ona będzie się zajmować moim dzieckiem, jak ja wrócę do pracy. I trochę mi czasami przykro, teraz stanę po stronie babć, bo one rezygnują z części swojego życia, nie mają takiego obowiązku, żeby zajmować się naszymi dziećmi. I gdybym ja korzystała z pomocy moich rodziców, żeby tak naprawdę wychowywali moje dziecko, tak jak oddaję, nie wiem, do żłobka, w jakim stopniu żłobek wychowuje moje dziecko, to też musimy czasami, myślę, iść na jakiś kompromis. A myślę, że sporo osób po prostu chciałoby, żeby z jednej strony nie było dziecko w żłobku, nie było z nianią, było z babcią, ale żeby jeszcze ta babcia się w 100% dostosowała do naszych metod. Myślę, że czasami musimy po prostu odpuścić i też po prostu porozmawiać, na przykład z teściami czy z rodzicami, ale też jeżeli decydujemy się na taką opcję wychowania dziecka, no to odpuśćcie też czasami. Dobra, ktoś mnie już woła. Dobra, pilnuję z boku smażących się naleśników i czas odpowiedzieć na kolejne pytanie. Czy uczymy Antka korzystania z nocnika? I to pytanie pojawia się ostatnio najczęściej i za każdym razem odpowiadam to samo, że to jest jeden z tych tematów, o których nie chcę wypowiadać się w internecie. Wiem, że wypowiadam się o wielu różnych tematach i dla sporej części z Was to jest po prostu naturalny temat, który mogłabym podjąć na kanale, ale nie chcę, ponieważ uważam, że dotyka on już bardzo intymnej części życia mojego dziecka. No i tak samo, jeżeli byście się cofnęły w moich filmach, raczej nie mówiłam o jakimś ulewaniu, wymiotowaniu i takich problemach, właśnie ze względu na to, że ja bardzo, mimo wszystko, mimo że część z Was uważa, że sprzedajesz swoją prywatność, w ogóle moje ulubione hasło to sprzedajesz swoje dziecko, tak jakby to był jakiś targ dzieci, no ale no rozumiem też, każdy ma prawo mieć takie zdanie, ale ja naprawdę staram się dobierać treści takie, żeby nie ugodziły one w godność mojego dziecka. Tak jak mówiłam Wam we wcześniejszym już filmie, w wcześniejszym Q&A, nie robię sobie, nie wiem, jakichś żartów, nie przedstawiam Antka w jakichś śmiesznych, mimo że one oczywiście są w naszym domu, sytuacjach, ale uważam, że temat nocnikowania jest takim tematem, którego ja po prostu nie chcę poruszać na kanale, no ale oczywiście, że jest w naszym domu i jedyne, co mogę Wam polecić, to taka książeczka Nocnik nad nocnikami i jest w wersji dla dziewczynki i dla chłopczyka. No oczywiście my mamy tutaj wersji dla chłopczyka, także to jest jakby moja porada dla Was, jakby główna rzecz, jeżeli chodzi o nocnikowanie. Używamy nocnika z Ikei, żadnych grających i tak dalej, to mogę też Wam powiedzieć. Uważam, że nie wiem, melodyjka grająca z radości, że dziecko załatwiło potrzebę fizjologiczną, jest w moim odczuciu trochę czymś dziwnym. No, więc tyle. Ja sobie zapiszę gdzieś po prostu fragment tego filmu i jak ktoś będzie pytał, to będę tutaj go odsyłać, ale stricte takiego filmu odnośnie nocnikowania u mnie nie zobaczycie. Kolejne pytanie dotyczy wypadów na basen, na co warto zwrócić uwagę idąc z dzieckiem na basen. I ja przyznam szczerze, my się zraziliśmy do chodzenia na basen i ja o tym dokładniej mówiłam we vlogu o tym, jak... Pamiętam, że na miniaturce mam okulary przymierzone, bo wtedy odbieraliśmy z reklamacji okulary mojego męża. Bo one bardzo... woda z basenu zepsuła okulary mojego męża i wtedy pomyślałam, że kurde, jak to zepsuło okulary, to co jest w tej wodzie i nie wiem, czy chcę tam włożyć... co? No to włóż tutaj, to połóż tutaj na płasko. No i teraz daj kotka. Nie widzę takiej radości właśnie schodzenia na basen, jak z innych jakichś aktywności. Też wiem, że jest szkoła, że im szybciej dziecko zacznie pływać, będzie się czuła brawo! No to teraz znajdź mamusię od kameleona. Ja sama się nauczyłam pływać, jak byłam w 4. czy 5. klasie podstawówki, a uwielbiam wodę, uwielbiam pływać, uważam, że całkiem dobrze pływam, szybko i tak dalej, więc no nie cisnę z tym, ale jeżeli ktoś chce iść, to też słuchajcie z głową i bez jakichś, potraktujcie to jako po prostu fajną zabawę, a nie jakiś wyczyn, że jecie, idziemy na basen, tygodnie przygotowań. Wiem, że widziałam w książce Pawła Zawitowskiego, mam nadzieję, że nie przekręcam nazwiska, jak się przygotować do wyjścia na basen. Na pewno pan Paweł ma bardzo dużą wiedzę, ale z takich porad właśnie macierzyńskich, no to zerknij, czy tam jest.
On chyba polecał wziąć 7 ręczników. Już nie pamiętam, jak to było, bo to czytałam 2 lata temu. Ale osobny ręcznik dla mamy, osobny ręcznik pod kolana, ręcznik na basen dla dziecka, ręcznik po, ręcznik do położenia dziecka gdzieś tam. Mówi, ja ci już nie mogę, jeszcze jakieś zabawki. W sensie, miałam wrażenie, że muszę przyjechać na basen z taką, wiecie, przyczepką, żeby te wszystkie rzeczy, No to idź do tego pudełka. No przejdziesz, to przesuń sobie nocnik. O, dałeś radę. No, z głową naprawdę, z radością. Czasami warto na basen zadzwonić, czy mają zabawki. Jak myśmy byli w Czarnym Potoku, to w ogóle wszystkie zabawki były na basenie. To zerknij do pokoju, kochanie, no gdzieś ta sówka musi być. Ale potraktujcie to jako rodzinną zabawę, a nie, wiecie, jakiś przykry obowiązek, bo tak czasami mam wrażenie, że wszyscy chodzą na basen, to ja też muszę chodzić z dzieckiem na basen. No i potem jest tego dużo więcej smutku. Kolejne pytanie to jakie miałabym rady dla przyszłych mam? Luz, naprawdę luz i cieszcie się z tego macierzyństwa. Ja wiem, że... No to pokaż mi. No nie ma, no nigdzie nie ma. A w pokoju sprawdziłeś? Na stole? Mi się wydaje, że u ciebie na stole leżała ta sowa. Zerknij, dobra? Ja wiem, że zewsząd bombarduje nas masa informacji, masa porad i wydaje się, że po prostu to macierzyństwo to jest, wiecie, taka droga przez mękę podejmowania tysiąca decyzji, które każda ma wpływ na przyszłość naszego dziecka, że po prostu można tylko zwariować. A to jest naprawdę cudowna przygoda i warto z tego czerpać dużo radości. Chodź, poczerpiemy radości. Przytul się do mamy. Nie ma, ojejku, zgubiła się sówka, tak? Ojej, no to będziemy szukać tej sówki chyba, tak? Nie ma tej sówki, tak? Oj, zgubiła się ta sówka. No to trudno, to będziemy musieli pobawić się innymi puzzlami, tak? Więc z mojej strony naprawdę piękny kadr, prawie mnie nie widzicie, ale to nie ma sensu w tym filmie. Z mojej strony po prostu wrzućcie na luz i cieszcie się tym rodzicielstwem. Nie bójcie się prosić partnerów o pomoc, bo to też są ich dzieci. Po prostu to jest naprawdę fajna przygoda, prawda? No słyszycie? Papa? Papa. Piękny papa. Dobra, ja się biorę zapakowanie 2 ostatnich prezentów, które mam w domu. Jeszcze mam do spakowania 3 prezenty, 4, przepraszam, zapomniałam jeszcze o prezencie Anka. Ale to już będę pakować, bo mam inny papier. Kupiłam w TK Maxie w tym roku papier, bardzo ładny taki, w ogóle w bałwanki, jakby na lustrze bałwanki. I chcę wszystkim dzieciakom spakować prezenty w tamten papier. I więc będę pakować to dopiero w Wigilię rano. Także to sobie zostawiam już na później, ale zostały mi jeszcze właśnie 2 prezenty, w tym na przykład kalendarz, bo co roku robię kalendarz dla mojego taty. To już jest, nie wiem, 5. czy 6. kalendarz, który robię, więc tym razem jest taki bardziej z wnukiem. I dopiero dzisiaj go odebraliśmy, znaczy dopiero dzisiaj był gotowy do odbioru, nie że go dzisiaj odebraliśmy, tylko był gotowy do odbioru dzisiaj, więc chcę go zapakować i żeby wylądował. Co? To nie jest dla ciebie, to jest dla twojej kuzynki, dla twojej cioci, dla mojej kuzynki, to jest śmieszne, że moje kuzynki, które mają po tam 10 lat, są dla Antka ciociami. Albo to, co wam pokazywałam, że ten miecz był dla kuzyna, to jest wujek Antka, nie? No ale tak to bywa, jak są różnice wieków właśnie w rodzeństwie. Ale pytanie świąteczne, a odnośnie pakowania prezentów. Ktoś zapytał, jak było w tamtym roku, czy Antek dostał prezent od Mikołaja i czy znalazł pod choinką. I jeżeli chodzi o tamten rok, to tak, jakiś tam prezent od Mikołaja, powiem wam szczerze, że niestety już nie pamiętam, co było od Mikołaja, bo u nas pod choinkę przynosi prezent aniołek. I Antek znalazł pod choinką prezenty. Tyle, że musieliśmy to rozdzielić. Jedną część prezentów dostał u mojej babci na Wigilii, jak byliśmy. I rozpakował to po prostu z innymi dziećmi.
On to wziął? Nawet nie zauważyłam. A gdzie jest taśma? O, jest. I słuchajcie, trochę zasiedzieliśmy się na tej wigilii. Jantek się zrobił bardzo taki rozdrażniony i tak naprawdę jego, no bo był malutki. On w grudniu miał, znaczy malutki, no miał 9 miesięcy już. Tak, 9, no ponad 9 miesięcy. No i on się zrobił rozdrażniony, zaczął nam płakać i myśmy wyszli, jak dojechaliśmy do domu, a tam czekała druga część prezentów. Ta od nas i od dziadków, to on już był tak zmęczony, że uznaliśmy, że zostawimy mu i odpakował tą resztę prezentów dopiero na drugi dzień. W tym roku wszystkie prezenty odpakuje pod jedną choinką, już nie będziemy tego rozdzielać, więc tak to, tak zdecydowaliśmy, że będzie miał po prostu wszystko pod jednym, jakby pod jednym drzewkiem wszystko znajdzie. Kolejne pytanie. O, widzicie, próbowałam zapamiętać, ale niestety nie zapamiętałam. Czy zawsze ja wyszukuję nowe zabawki dla Antosia, czy może mąż też podrzuca pomysły? Też się mu zdarza podrzucić jakieś pomysły, bo siłą rzeczy on też dużo czasu spędza z Antkiem, bo to jest pytanie następne. Jak mąż pomaga ci w obowiązkach domowych? Macie jakiś podział zadań? Jesteś z Antkiem w domu, ale też rozwijasz się, potrzebujesz czasu dla siebie. Jak odnajduje się w tym mąż? No to pewnie zauważyliście głównie teraz we vlogmasach, jak to wygląda, że jak mój mąż wraca, tak jak teraz jak wrócił z pracy, to on przejmuje na chwilę obowiązki. Ja wtedy ogarniam te rzeczy, których nie udało mi się ogarnąć przy Antku, albo siadam właśnie do montowania, albo odpisywania na komentarze. To zależy. Ale staramy się podzielić, jeżeli chodzi o takie obowiązki domowe. Część zakupów mój mąż robi, prawda? Czasami jak wraca z pracy, to właśnie, nie wiem, my gdzieś tam nie jedziemy już z Antkiem do sklepu, tylko załatwia to mój mąż. No na przykład ja nie wynoszę śmieci, chyba wynosiłam, mieszkamy tutaj ile? Ile mieszkamy? Z 5-6 lat, a ja może wynosiłam śmieci i to przyznam bez bicia może 3 razy i to naprawdę chyba jak mój mąż wyjechał, no więc jakiś tam podział obowiązków jest, no bo właśnie ja pracuję w domu, zajmuję się Antkiem, ale też potrzebuję czasami też czasu po prostu dla siebie, ale też, nie wiem, wczoraj się źle czułam, wieczorem byłam zmęczona, więc po prostu powiedziałam mężowi: rozłóż łóżko, ja idę spać, i leżałam sobie w łóżku i odpoczywałam, bo też nie można za dużo, wiecie, jak organizm potrzebuje odpoczynku, to trzeba po prostu odpocząć. No i powiem wam, że tak płynnym torem właśnie doszliśmy do ostatniego pytania. Wiadomo, że tam jakieś pojedyncze pytania pominęłam. Nie dlatego też, że nie wiem, jakoś bardzo nie chciałam, ale na część pytań po prostu już była odpowiedź. Gdzieś tam się pojawiła na moim kanale. Oczywiście pojawiły się standardowe pytanie, kiedy drugie dziecko, ile będę chciała mieć dzieci i tak dalej. Ale na to pytanie też odpowiadałam w zupełnie innym filmie. Nie, nie mówcie mi, że ucięłam tak papier, że teraz tego nie spakuję. Nie, dobra, jest, okej. Już myślałam, że tak ciachnęłam papier i wiecie, już po ptokach i teraz będę musiała się namęczyć i namęczyć. Ale nie, dobra, jest okej. Więc dobraliśmy do końca i mam nadzieję, że dotrwaliście. Jak dotrwaliście, no to jedyne co mi pozostaje, to życzyć wam naprawdę wesołych świąt. Jak oglądacie to już po świętach, to mam nadzieję, że wypoczęliście. Pewnie nie będzie już sposobności, więc tutaj na końcówce filmu pożyczę wam po prostu wesołych, rodzinnych świąt, tak żebyście spędzili je w gronie bliskich osób, spędzili je, najważniejsze, tak jak wy chcecie. Jeżeli macie ochotę po prostu poleżeć w piżamie całe święta do góry brzuchem, to też kto wam zabroni? Jeżeli lubicie spędzać je zgodnie z tradycją, to też, żeby właśnie były, żeby to były wasze wyjątkowe święta, które zapamiętacie na kilka najbliższych lat. Samej sobie z okazji tych świąt mogłabym życzyć większej ilości subskrypcji, także jeżeli chcecie mi zrobić jakąś małą niespodziankę świąteczną, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to będzie mi bardzo miło, jeżeli właśnie w święta zobaczę jakiś większy tam przyrost subskrypcji, takie wiecie, małe kliknięcia, to taki dla mnie mały prezencik pod choinkę. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że umiliłam wam trochę przygotowania świąteczne, no i do zobaczenia już po święta. Pa, pa. No a subskrybujcie. Papa. No a jeszcze subskrybujcie. Chłopczyki. Papa. To zachęcamy was do obejrzenia wcześniejszych vlogmasów, tak?